Dzień dobry, miło mi powitać Was w kolejny poniedziałek, w kolejnym filmiku. Zdaję sobie sprawę z tego, że są wśród Was tacy, którzy zdecydowanie bardziej wolą opowieści o książkach, które ktoś już przeczytał, ale mam wrażenie, że w tym filmie i oni znajdą coś dla siebie. Jak to zwykle u mnie bywa, pokażę Wam mnóstwo starszych książek, książek z duszą. A z tymi książkami zwykle bywa tak, że są ciekawe nie tylko ze względu na zawartą na ich kartach treść, ale też ze względu na wydanie czy na ilustracje. Właśnie o wydaniach i o ilustracjach między innymi będzie dzisiaj mowa. Zapraszam Was na niesamowicie fascynującą opowieść o ludziach i historiach kryjących się za kolejnymi książkami, które niedawno trafiły do mojej domowej biblioteczki. Zaczynamy! Dzisiejszą opowieść zaczniemy od książki, która trafiła do mnie zupełnie niespodziewanie. Wypatrzyłam ją na półce jednego z pobliskich second handów. Okazuje się, że w second handach też można znaleźć książki. Początkowo zobaczyłam jej grzbiet i już wtedy wiedziałam, że mam do czynienia z jakąś starszą książką. A kiedy zdjęłam ją z półki, moim oczom ukazała się Awantura o Basie Kornela Makuszyńskiego. Niestety nie jest to pierwsze wydanie, czyli wydanie z 1937 roku. To jest wydanie piąte z roku 1961. Przepadłam, kiedy zobaczyłam tę okładkę. To jest okładka wykonana przez pana Janusza Grabiańskiego. O tym panu za chwilę opowiem Wam trochę więcej, bo okładka zainteresowała mnie na tyle, że zaczęłam przyglądać się nieco bliżej jej autorowi. W każdym razie, Awantura o Basie to, jak zapewne wiecie, historia losów dziewczynki Basi, której matka ginie pod kołami pociągu, a dziewczynką zajmują się jakieś przypadkowe osoby. Nie czytałam do tej pory Awantury o Basie, znam ją tylko z wersji filmowej i też pamiętam zresztą tę wersję filmową jak przez mgłę. W ostatnim moim filmie mogliście posłuchać o innej przeczytanej przeze mnie książce Kornela Makuszyńskiego, o dwóch takich, co ukradli księżyc. Odsyłam Was oczywiście do tamtego filmu. Awantura o Basie wciąż przede mną, ale kiedy tak przypomniałam sobie właśnie o tym, że matka dziewczynki zginęła pod kołami pociągu, to od razu w mojej głowie otworzyło książkowe skojarzenia. Przypomniała mi się Anna Karenina Lwa Tołstoja, czyli powieść, którą uwielbiam, jedna z moich ulubionych powieści rosyjskich i przypomniał mi się też Stefan Grabiński i jego niesamowite opowieści, w których dużą rolę odgrywają pociągi, odgrywają koleje. Jeśli jeszcze nie czytaliście tych niesamowitych opowieści Stefana Grabińskiego, to zdecydowanie warto byłoby się z nimi zapoznać, dlatego że Stefan Grabiński jest bardzo ciekawym pisarzem, jak tak spojrzymy na naszą literaturę polską. Moje wydanie Awantury o Basie to jest, tak jak powiedziałam już wcześniej, wydanie z 1961 roku, wydanie wydane przez wydawnictwo Iskry. A tak się składa, że z wydawnictwem Iskry swego czasu dość często współpracował właśnie projektant okładki do tej książki, czyli Janusz Grabiański. Janusz Grabiański zilustrował mnóstwo książek dla dzieci, dla dorosłych też, ale głównie będziemy się tutaj koncentrować na książkach dla dzieci. Studia rozpoczął na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ale skończył już w latach 50. na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I teraz dotarłam do istnej ciekawostki. Janusz Grabiański na tej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie studiował pod kierunkiem profesora Jana Marcina Szancera. Nazwisko Szancer zapewne nie jest Wam obce, a przynajmniej nie powinno, jeśli uważnie obserwujecie moje filmy. To jest bardzo ceniony ilustrator, polski ilustrator książek dla dzieci. Z jego ilustracjami możecie spotkać się chociażby czytając wiersze Jana Brzechwy. Ja mam tutaj taki zbiór wierszy Jana Brzechwy, Brzechwa dzieciom, który jest opatrzony właśnie ilustracjami pana Szancera. Szancer robił również ilustracje do baśni Andersena. Mam też ilustrowane przez niego baśnie. A poza tym możecie ilustracje Szancera kojarzyć chociażby z trylogii Sienkiewicza. Teraz wróćmy jednak do naszej okładki Awantury o Basie, okładki wykonanej przez Janusza Grabiańskiego. Przeglądałam te książki, o których dzisiaj Wam opowiadam i okazało się, że zakupiłam też inną książkę ilustrowaną przez Janusza Grabiańskiego. Zakupiłam Rogasia z Doliny Roztoki Marii Kownackiej. To jest wydanie z roku
1984 na kartach Rogasia z Doliny Roztoki poznajemy historię pewnego sarniątka, które zostaje przygarnięte przez grupę dzieci z pobliskiej Gajówki, a Maria Kownacka z kolei przenosi nas do Beskidu Sądeckiego i zachwyca nas przy okazji na kartach tej książki tamtejszymi krajobrazami i tamtejszą przyrodą. Oczywiście nie mogłoby być inaczej. W poszukiwaniu ilustracji Janusza Grabiańskiego przeszukałam moją domową biblioteczkę nieco bardziej, nieco lepiej. Znalazłam na przykład sagę rodu Forsythów z okładką wykonaną przez Janusza Grabiańskiego i znalazłam też coś, co myślę, że powinno Was zainteresować. Elementarz Mariana Falskiego. To oczywiście nie jest żadne z tych pierwszych wydań. To konkretne wydanie, to wydanie z 2014 roku, natomiast przygotowane na podstawie wydania z roku 1974. A tak się składa, że ten elementarz ilustrował Janusz Grabiański. Nie kto inny, tylko właśnie odkryty ostatnio przeze mnie Janusz Grabiański. On do tej odświeżonej wersji elementarza Mariana Falskiego z 1974 roku przygotował około 400 unowocześnionych ilustracji. Między innymi te ilustracje, którą widzimy na okładce. Więc popatrzcie, zupełnie nieoczekiwany zakup, jakim była awantura o Basie, pozwolił mi na odkrycie tego, że autor okładki, która tak bardzo mi się spodobała, ilustrował też znany w większości elementarz Falskiego. Mam wrażenie, że sporo jest u mnie ostatnio Leonarda Pełki. Mówię o tym, że sporo jest go u mnie ostatnio, dlatego że trafiła do mnie, w moje ręce, jego kolejna książka, Polski Rok Obrzędowy. To jest pierwsze wydanie tej książki z roku 80. I właściwie, kiedy ona trafiała w moje ręce, ja nie miałam pojęcia o tym, że to jest pierwsze wydanie. Zorientowałam się nieco później. Bardzo podoba mi się okładka. Dzisiaj jakąś taką szczególną uwagę zwracam chyba na te okładki. Polski Rok Obrzędowy, znowu, nie dajcie się zwieść tytułowi, bo podtytuł brzmi tak. Tradycje i współczesność, czyli znowu Leonard Pełka będzie pochylał się i nad dawnymi obrzędami, i nad tymi, które były mu współczesne w latach 70. chociażby. Czyli sytuacja zapewne, jeśli przeczytam tę książkę, będzie podobna do tej, którą do tego, co odczuwałam po lekturze innej książki Leonarda Pełki, której poświęciłam na moim kanale osobny film, Rytuały obrzędy święta od czasów słowiańskich po wiek 20. Niby książki podobne, jeśli chodzi o ich zakres tematyczny, ale mam wrażenie, że jednak szczegółami będą się różniły, więc mam wrażenie, że lektura tej też sprawi mi dużo przyjemności, choć wiadomo, że nie wiadomo, jakich nowości dzięki niej już nie odkryję, bo kilka tych książek dotyczących tej naszej dawnej obrzędowości mam już za sobą. Jaki my tutaj mamy spis treści, już Wam mówię, bo to na pewno Was będzie ciekawiło. Rola zwyczajów, obrzędów i świąt w życiu społecznym, rodowody i tradycje polskiej obrzędowości dorocznej, współczesna obrzędowość polska, aktualny kształt ogólnonarodowej obrzędowości dorocznej, doroczne święta regionalne i folklorystyczne, nauka i praca w dorocznym cyklu obrzędowym oraz rok w przysłowiach ludowych. Tego ostatniego rozdziału, czyli roku w przysłowiach ludowych, nie było w rytuałach obrzędach i świętach, czyli w tej innej książce Pełki, którą czytałam. Tutaj jest w Polskim Roku Obrzędowym, co bardzo mnie ucieszyło, dlatego że mamy tutaj rok podzielony na miesiące i do każdego miesiąca mamy dopasowane dotyczące go przysłowia. Teraz mamy kwiecień, więc może przeczytam Wam kilka tutaj przysłów dotyczących kwietnia, czy do konkretnych kwietniowych dni, czy do kwietnia w ogóle. Ciepły kwiecień i też suchy, gbura pozbawiają otuchy. Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie pościna. Na kwiecień lada, z czego wianek spleciem. A na przykład pod datą 25 kwietnia mamy takie przysłowie. Na świętego Marka sieje się ostatnia jarka. Święty Marek poszedł na folwark oglądać żytko, czy zeszło wszytko. Jeśli interesują Was dawne obrzędy, to jak dawniej wyglądało w Polsce świętowanie, to możecie sięgnąć po taki Polski Rok Obrzędowy. A jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii dotyczącej tej książki Pełki, to przeglądnijcie moje nieco starsze, ale nie bardzo stare
filmiki. Teraz nadeszła pora na książki, powiedziałabym, szkolne, które niektórzy z Was mogą kojarzyć. Może nie pierwszą, ale dwie kolejne na pewno. Pierwszą z nich jest Kiermasz Rozmaitości. Książka, którą kupiłam dlatego, że zauważyłam, że ona skrywa sporo różnych teatrzyków, skeczy, które może można będzie przenieść na sceny szkolne. Oczywiście nie wszystkie się nadają, bo niektóre już trącą myszką za bardzo, żeby wystawiać je na jakiejś akademii, ale niektóre mogą sprawdzić się doskonale. Moją ulubioną tutaj przedstawioną sztuką niewielką jest Zielony Kapturek według słuchowiska radiowego Joanny Wilińskiej. Nie czerwony, ale właśnie Zielony Kapturek, który zresztą w mojej szkole został już wystawiony i wypadło to całkiem nieźle. Mój Kiermasz Rozmaitości został wydany w 1975 roku i jak przeczytałam już we wstępie, jest to 10. tomik serii Nasze Ogniska. Zatytułowaliśmy go Kiermasz Rozmaitości, bo i czego w nim nie ma? Wiersze, inscenizacje, monologi, skecze. Zresztą spójrzcie sami, jest to wybór z części drugiej czy piątej, przed kilkoma laty wydawanych Naszych Ognisk. Tematyka jest różna, choć przede wszystkim obraca się wokół szkoły i harcerstwa, wokół mniejszych i większych błędów, które zdarza się Wam popełniać, wokół spraw, o których warto pamiętać, które służą kształtowaniu charakterów każdego z Was. Jak korzystać z naszej książki? Z tekstów tych w każdej szkole, w każdej klasie czy drużynie harcerskiej można wybrać te, które podobają się Wam najbardziej i zorganizować imprezę dla szkoły z okazji Dnia Nauczyciela, wieczornicę dla szczepu harcerskiego z innej szkoły, występ dla dzieci na podwórko, ognisko na obozie harcerskim lub kolonii. Przy okazji zdradzę Wam, że doszukałam się na kartach tej książki takiej inscenizacji przygotowanej przez Wandę Chotomską pod tytułem Smok Wawelski. Ona jest opisana bardzo szczegółowo, tak szczegółowo, że mamy nawet cały projekt kostiumu smoka wawelskiego, który można wykonać w bardzo prosty sposób za pomocą takiej tekturowej rury. Smoka tworzy kilka dzieci ukrytych pod kocem. Bardzo prosto można zrobić takiego smoka wawelskiego. A jaki wspaniały efekt. Teraz książki, które powiedziałam, że być może niektórzy z Was mogą kojarzyć. Umiemy czytać, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Joanna Papuzińska, Umiemy czytać, ilustrował Janusz Stanny. No Joanny Papuzińskiej myślę, że raczej nie muszę Wam przedstawiać. Piękne ilustracje i też mnóstwo tekstów, które z różnych okazji można wykorzystać. Czy to na lekcjach, jako urozmaicenie jakiegoś wiersza, czy też można skorzystać z kilku zgadywanek, które na pewno sprawdziłyby się też w dzisiejszych czasach. Mamy tutaj utwory Szelburg Zarembiny, Pani Kulmowej, Wandy Chotomskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Marii Konopnickiej i między innymi Czesława Janczarskiego. Więc jak widzicie, są to nazwiska, które kojarzymy i współcześnie, a po prostu zebrane w jedną książkę. Teraz pozycja, którą pokazywałam Wam już na moim Instagramie, wtedy przeglądnęłam ją razem z Wami dość szczegółowo, przy okazji zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam dzieje się sporo. Ja mam wydanie z roku 83, no i sytuacja podobna do tej poprzedniej książki, czyli Umiemy czytać, również zbiór bardzo ciekawych wierszy, opowiadań, krótkich baśni, przygotowanych z myślą o dzieciach w tamtych czasach, ale niektóre z nich mogą zaciekawić i współcześnie. Marzy mi się wystawienie gdzieś w szkole takiego wiersza, scenki Wandy Chotomskiej pod tytułem Duchy. Ta scenka jest ilustracją znanego powiedzenia w zdrowym ciele zdrowy duch, więc na jakiś szkolny dzień sportu to byłoby coś wspaniałego. Mamy fragment Króla Maciusia I, mamy wiersze prababci Stanisława Jachowicza, mamy też Najprawdziwszą księżniczkę Andersena. Myślę, że teraz na przebitkach widzicie sporo ciekawych rzeczy. Marii Kownackiej Turoń, też jest z czego wybierać. Mamy Marii Kruger, Jak sobanek planetnika gościł. No cała masa ciekawych opowieści, które też muszę przeczytać, bo przeczytałam tę książkę tak wybiórczo, a fajnie by było przysiąść i zapoznać się z tymi wszystkimi tekstami, bo niektóre z nich mogą okazać się interesujące i współcześnie. Mam nadzieję, że się nie nudzicie, bo mam jeszcze do pokazania kilka bardzo ciekawych pozycji. Pierwszą z nich jest Kopciuszek,
Hanny Januszewskiej. Za tym, że on trafił w moje ręce, też kryje się zabawna historia, dlatego że dzień przed tym, jak wybrałam się na targ staroci do pobliskiego miasteczka, zobaczyłam tego właśnie kopciuszka w jednym z takich instagramowych antykwariatów i pomyślałam sobie, jaki on jest piękny, chciałabym go mieć. Następnego dnia wybrałam się na ten wspomniany targ staroci i moim oczom ukazał się właśnie ten kopciuszek, którego kupiłam za 5 zł, więc znacznie taniej niż ta proponowana na Instagramie za niego cena. To jest kopciuszek z wydaniu z roku 85 z ilustracjami Bożeny Truchanowskiej. Zaczniemy sobie od ilustratorki, bo ta książka w dużej mierze skradła moje serce w pierwszej kolejności, za sprawą ilustracji, bo najpierw widzimy, później czytamy, zwykle to tak jest. Bożena Truchanowska urodziła się w 1929 roku i podobnie jak wspominany już dzisiaj Janusz Grabiański, studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Do podjęcia tam studiów zachęcił ją nie kto inny jak przyjaciel jej rodziny, czyli pan Szancer. A jak żeby inaczej, kopciuszek to jest takie pierwsze duże, samodzielne zlecenie pani Bożeny Truchanowskiej. A Bożena Truchanowska ilustrowała też książki Janiny Porazińskiej, Joanny Papuzińskiej. Zdarzyły się także ilustracje do powieści Oscara Wilda. A jako ciekawostka powiem Wam, że we współpracy ze swoim mężem pani Bożena zilustrowała blisko 100 książek dla dzieci. Te ilustracje tutaj sprawiły, że kiedy czytałam tego kopciuszka, to miałam wrażenie, jakbym czytała taką typowo polską historię, taką typowo polską baśń. Dlatego, że jeżeli nieco bliżej przyglądniecie się tym ilustracjom, to zobaczycie, że często występuje w nich taki piec starego typu. I co też ciekawe, właściwie na każdej ilustracji na tym piecu stoją inne rzeczy. Stoją inne przedmioty, takie starego typu, którym też dość długo można się przyglądać. Mamy też na kartach tej książki pokazany dom wróżki. Przeczytam Wam może fragment. W jednym z domków, tuż obok gospodarstwa ojca kopciuszka, mieszkała ich chrzestna matka. Domek ten nie był bardzo elegancki, ale warto o nim wspomnieć, bo chrzestna matka kopciuszka była wróżką, a domków wróżek nie spotyka się na każdym kroku. Myślę, że teraz już będziecie wiedzieli, jak mogą wyglądać domki wróżek, jak staropolski dwór. I też na stronie obok jest sporo takich właśnie staropolskich dworków, które mija kopciuszek, mijają jego siostry w drodze do pałacu na bal. Iście polskie krajobrazy. Jak mogliście wywnioskować z moich słów, ja tę książkę już przeczytałam i pozwólcie, że odczytam Wam teraz fragment, od którego ona się rozpoczyna. Był sobie raz pewien wdowiec, łagodny jak baranek. Miał on córkę, śliczną, dobrą i pracowitą dziewuszkę. Ojciec i córka kochali się serdecznie i dobrze im się działo. Nie wiadomo, co pokusiło wdowca, że ożenił się po raz drugi. Może namówiły go sąsiadki, bo nic łatwiejszego, jak namówić kogoś bardzo łagodnego. Ten ojciec kopciuszka był, jak się okazuje, na tyle łagodny i na tyle gdzieś może nie rzucający się w oczy, że nie pomyślała o nim nawet ilustratorka i nie widzimy go na żadnej z ilustracji. Szkoda mi trochę, bo on zawsze jest w tej baśni taki nieobecny. Niby jest, a go nie ma. Niby był, a wyjeżdża. Powtórzę jeszcze raz, bardzo się cieszę, że ten kopciuszek wpadł w moje ręce i bardzo się też cieszę, że w moje ręce wpadła taka oto białoruska bajka ludowa. Syn wdowy. Format dość nietypowy i już myślę, że widzicie na okładce ilustrację bardzo szczegółową. Na kartach tej książki znajdziemy bardzo szczegółowe ilustracje Walerego Sławuka, czyli białoruskiego, jeśli dobrze pamiętam, grafika, którego ilustracje w ogóle są ilustracjami bardzo dopracowanymi. Tutaj z ogromną przyjemnością przyglądałam się tym ilustracjom. Również tę książkę czytałam. Teraz nie będę Wam za dużo mówiła o jej treści, dlatego że ona pojawi się pewnie w podsumowaniu kwietnia. No niemniej, to nie jest książka, którą polecałabym chyba do czytania dzieciom. Niby bajka ludowa, ale właściwie no
Ja raczej określiłabym ją mianem baśni, dlatego że sporo w niej jest fragmentów takich krwawych, fragmentów, w których bohaterowie nie przebierają w środkach. Jest nawet fragment o tym, jak to któryś z bohaterów tonie w krwi po kolana. Jest fragment o tym, jak to bohaterowie zjadają całą piwnicę pierogów przygotowanych przez Babę Jagę. Baba Jaga przygotowywała pierogi przez 3 lata, a ekipa, którą zaprosiła do swojego domu, zjadła te pierogi w niecałą godzinę. Cała piwnica pierogów. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. W momencie, w którym myślałam, że ta baśń już się skończy, okazało się, że tutaj historia dopiero się rozkręca. Dzieje się na kartach tej opowieści sporo. I też jest dużo w tej powieści powtarzalności, takiej baśniowej powtarzalności, że ktoś robi coś 3 razy, albo że jest na przykład 3 młodzieńców. Syna wdowy już przeczytałam i myślę, że mogę go Wam polecić. Oczywiście, jak to zwykle bywa, wszystko zależy od Waszych oczekiwań. Niemniej, jeżeli lubicie spoglądać na piękne ilustracje, to myślę, że ta książka Was oczaruje. A jeżeli lubicie właśnie takie baśniowe, bajkowe opowieści, to też warto, żebyście gdzieś tego Syna wdowy wypatrywali. Baśnie i podania przygotowane przez wydawnictwo Czytelnik. To jest wydanie 5 z roku 1953. Ilustrował Władysław Daszewski, a te baśnie i podania zostały przygotowane w opracowaniu 2 pań. Pani Wandy Markowskiej i pani Anny Milskiej. Tego nie wiedziałam przed nagrywaniem tego filmu. Właściwie dopiero przygotowując się do nagrywania tego filmu, to odkryłam. Te dwie panie od końca lat 40. do końca lat 80. wydawały właśnie takie zbiory baśni, zbiory podań z różnych kręgów kulturowych, bo tu właściwie nawet różne kręgi kulturowe wchodzą w grę. Wyczytałam, że wydały na przykład w 1951 roku Księgę Papug z baśniami perskimi, a w roku 80. Przątki Złota na podstawie ludowych wątków estońskich. Ja tutaj mam baśnie i podania z różnych krajów, baśń bułgarską, podania greckie, baśń grenlandzką nawet, baśń rosyjską, baśń estońską, nawet baśń Andersena. Tutaj się znalazła kilka baśni Andersena, kilka baśni Grimmów, jedna baśń hinduska, baśń kabylska. Co my tutaj jeszcze mamy? Baśń chińską, między innymi. Ale co jest szczególnie ciekawe, tak z mojej perspektywy osoby lubiącej szperać się w starszych książkach. Dedykacja Janikowi Januszowi, przodownikowi w nauce i pracy społecznej, Komitet Rodzicielski i Rada Pedagogiczna Gorlice 1 maja 1954 roku. Bardzo lubię, kiedy na kartach z takich starszych książek znajduję ciekawe dedykacje. To jest dedykacja z 1954 roku. Książka została wydana w 1953 roku i to też daje mi do myślenia, że no, ta książka była kiedyś nowa. Była kiedyś nowa i dlatego została wręczona w prezencie dla przodownika pracy i nauki. Mam wrażenie, że już wkrótce po te baśnie i podania pani Markowskiej i pani Milskiej sięgnę, bo ja takie baśniowe, bajkowe opowieści lubię, a szczególnie jeżeli to jest zbiór z różnych krajów, to tym chętniej po nie sięgnę. Ilustracje pana Władysława Daszewskiego również bardzo mi odpowiadają, i te kolorowe, i te czarno-białe. No, przeczytam z dużym, dużym zainteresowaniem. Maria Kownacka, jej rogaś już dzisiaj był, a teraz czas na plastusiowy pamiętnik. Ta książka marzyła mi się w mojej biblioteczce już od ładnych kilku lat. Kiedyś jej potrzebowałam i musiałam sięgnąć po wydanie z biblioteki, a wiadomo, że wolałabym sięgnąć po wydanie z mojej domowej biblioteczki. No, plastusia też myślę, że nie muszę nikomu tutaj czy polecać, czy zachwalać, bo raczej z plastusiem miał do czynienia w mniejszym albo w większym stopniu każdy z nas, więc taki plastuś do mnie trafił. Trafiły również do mnie 2 tomy Mistrza Twardowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, zeszyt 1 i zeszyt 2. Oczywiście kupując, nie zorientowałam się, że cała historia nie kończy się na zeszycie 2, no ale już trudno, przepadło.
W każdym razie, dlaczego ja to kupiłam? To jest wydanie z 85-86 roku. Mistrz Twardowski, powieść z podań gminnych. Myślę, że dlatego zdecydowałam się na tego mistrza Twardowskiego, że ostatnio byłam na stawianiu palm w Niedzielę Palmową w Lipnicy Murowanej. I tam jeden z wystawców ceramiki miał takich ceramicznych panów Twardowskich, siedzących na księżycu. Jeśli tylko wymyślę, po co miałabym kupować tego ceramicznego mistrza Twardowskiego i do czego on jest właściwie potrzebny i gdzie miałabym go ustawić, to pewnie tego mistrza Twardowskiego sobie kupię. Póki co kupiłam sobie dwie książeczki, nie wiedząc, że to nie wszystko. Może kiedyś znajdę kolejne części. W każdym razie podobają mi się bardzo ilustracje. Ilustracje, opracowanie graficzne Elżbieta Gałda-Sińska. To chyba była dawniej kiedyś cała taka seria, bo ja kojarzę też inne książki wydawane w podobny sposób, tylko teraz nie bardzo jestem w stanie przypomnieć sobie ich tytuły, ale dam sobie głowę uciąć, że w podobny sposób wydawane były też inne opowieści, inne historie. Joanna Kulmowa, Gdyby. Książeczka, która też ostatnio trafiła w moje ręce. Bardzo ciekawy sposób zestawiona. Gdyby ciocia miała wąsy, gdyby słońce płonęło nocą, gdybym miał 10 rąk, gdyby ocean był w łazience, gdybym był zegarem, gdyby słoń miał muchy w nosie. Czyli to są takie wiersze opierające się na gdybaniach. A co by było gdyby? Mamy tutaj ilustracje. Też takie, które bardzo mi się spodobały. Ale niestety nie wiem, czyje są to ilustracje, bo nigdzie nie mogę znaleźć zapisu o tym, kto jest w tej książce ilustratorem. Jak to możliwe? Czyżby tutaj nie było którejś z początkowych stron? Najwyraźniej, no niemniej i tak cieszę się bardzo, że ją mam, a jeżeli wiecie, kto wykonywał te ilustracje, to dajcie mi znać. Ostatnio kupiłam sobie Ferdynanda Wspaniałego, czyli książkę Ludwika Jerzego Kerna, książkę, która opowiada o psie, który marzy o tym, żeby stać się człowiekiem i to marzenie spełnia w swoich snach. Kupiłam tę książkę na jednym z targów staroci tutaj w pobliżu, w okolicy, a ostatnio, kiedy byłam na takim targu staroci, udało mi się kupić drugą część Ferdynanda Wspaniałego, kontynuację Ferdynanda, Zbudź się Ferdynandzie, oczywiście też Ludwika Jerzego Kerna, więc bardzo cieszę się z tego, że teraz jestem już posiadaczką i części pierwszej, i części drugiej, bo wiadomo, że lepiej mieć obie niż tylko jedną. Do tej pory pokazałam Wam same książki starsze, a jakże, jak mogłoby być inaczej, ale w moje ręce, tak na koniec, to już będzie ostatnia pozycja, wpadła też książka nowa, książka wydana w roku 2022. To jest wydanie pierwsze. Wojciech Koronkiewicz, Nie zbiera się jabłek z tego sadu. Podróż do grobów, duchów i ukrytych skarbów Podlasia. Książka wydana przez wydawnictwo, którego wcześniej też nie znałam. Jakoś wpadło mi w oczy w internecie. Paśny burjat. Zobaczymy, czy książka spełni moje oczekiwania. Tytuł, przyciągnął mnie do niej tytuł oczywiście. Okładka też bardzo mi się podoba. Muszę się do czegoś przyznać. Książkę tę zacząłem pisać już dawno temu, ale pewnego dnia przerwałem, odłożyłem pisanie. Lubię bowiem świat uśmiechnięty i pastelowy. Tymczasem historie, które spotykałem, były zbyt mroczne. Zbyt dużo wylano w nich łez, a niekiedy zbyt wiele przelano też krwi. Ktoś jednak mi powiedział, musisz stawić czoła, musisz spojrzeć swoim strachom prosto w twarz, inaczej nigdy nie przestaniesz się bać. Ruszyłem zatem znów w podróż po Podlasiu, krainie duchów, grobów, zrabowanych skarbów, krainie ciemności i mroku. Tutaj na okładce z tyłu znajdziemy też fragment ze środka książki. Hej, ta góra świętego Jana, co na niej skarby ukryte, to gdzie jest? Jaka góra? Odpowiada. No ta, co ją opisałeś w swojej książce, że żołnierze napoleońscy skarby zakopali. Pod Choroszczą, góra świętego Jana, rozdział drugi. Czekaj, muszę w książce sprawdzić, bo zupełnie zapomniałem, odpowiada ojciec. W naszej rodzinie skrzynia pełna skarbów, czy też 18 beczek złota wrażenia większego nie czynią. Zapomnieć łatwo. Nie takie rzeczy ze szwagrem zapominaliśmy. Na podstawie tych fragmentów mam wrażenie, że książka mi się spodoba, ale wiadomo, zobaczymy, jak to będzie, kiedy zapoznam się z tym, co ona zawiera.
Pan Wojciech Koronkiewicz jest też autorem innej książki, która bardzo mnie interesuje. Podlasie zdrowo zakręcone, podróż po krainie niezwykłych ludzi i zapomnianych smaków. Zobaczymy, jeśli ta książka mi się spodoba, pewnie sięgnę też po inną książkę Wojciecha Koronkiewicza. Podlasie jest taką częścią Polski, którą bardzo lubię. Nawet nie wiem, czy nie moją ulubioną. Podlasie, Tygiel Czterech Kultur, kraina bardzo zróżnicowana, kraina wciąż jeszcze nie tak bardzo turystycznie eksploatowana jak inne części naszego kraju, dlatego Podlasie lubię. Bardzo zachęcam Was do tego, żebyście kiedyś na Podlasie się wybrali. Nie zbiera się jabłek z tego sadu. Zobaczymy, kiedy przeczytam, ale jeśli przeczytam, na pewno dam Wam o tym znać. To już była ostatnia książka, która wystąpiła w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was tymi moimi opowieściami, tymi książkami, które trafiły do mnie w ostatnim czasie. Od maja rusza już tak w pełni tutaj w okolicy taki sezon na targi staroci, więc mam nadzieję, że nadal będę mogła pokazywać Wam różne ciekawe, starsze książki, książki, za którymi kryją się przeróżne historie. Jeśli w kwietniu udało Wam się, w kwietniu czy w marcu udało Wam się kupić ostatnio, jeśli udało Wam się kupić jakąś ciekawą książkę albo odkryliście jakieś ciekawe wydawnictwo czy ciekawego autora, to koniecznie dajcie o tym znać w komentarzu. Jeżeli też pokazałam książkę jakąś, która jest Wam dobrze znana, czy z lat szkolnych, czy z nieco późniejszych, to dajcie koniecznie o niej znać. Jeśli którąś z nich znacie, też dajcie o niej znać. Zapraszam Was na mojego Facebooka, na mojego Instagrama, czyli na moje media społecznościowe. Jeżeli, tak jak powiedziałam ostatnio, jeśli nie lubicie mediów społecznościowych, widzimy się w kolejny poniedziałek, w kolejnym filmie. Do zobaczenia!